Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej, gdzie chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować w ramach szerszego projektu także nową stronę internetową miasta, która ma być stroną bardziej przyjazną, która jest efektem także współpracy z firmą. Nie ma przedstawiciela firmy, rozumiem, że wczoraj wieczorem zadzwonił, przepraszając sprawę rodzinną, uniemożliwiły mu dzisiaj przyjazd. Ale jesteśmy w składzie takim, że spróbujemy dźwignąć problem, szczególnie jeśli chodzi o informatykę, prawda? Panie Sebastianie, spróbujemy. Więc to, co najważniejsze, strona miejska została wdrożona w ramach projektu e-usługi miast i gmin podkarpackich. To jest długo oczekiwany projekt, także w gminach i wśród włodarzy, z którymi rozmawiam, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Dobre rządzenie, wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie, modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak Państwo wiecie, te nowoczesne narzędzia, czy współczesne narzędzia mają także na celu głównie to, by ułatwić relacje z samorządem. Na razie my komunikujemy to w stronę mieszkańców. Zdecydowanie też pracujemy na temat tego wprowadzanego kolejnego modułu komunikacji zwrotnej, czyli od mieszkańców. To jeszcze jest przed nami, ale o tym myślę za chwilę. Koszt projektu 6 gmin, bo jesteśmy realizujemy w ramach 6 gmin. Krosno, Przemyśl, Lubenia, Bogofała, Frysztak i Rymanów. Całkowita wartość wydatków projektu to 3 228 542 zł. Wartość dofinansowania 2 744 000, czyli 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny to prawie 500 000 zł, te 15%. Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek, z tym, że gmina tutaj Krosno jest liderem projektu. W zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. W ramach projektu w Urzędzie Miejskim wymieniony został sprzęt komputerowy, wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów oraz inne systemy dziedzinowe. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli załatwiać sprawy przez internet urzędowe. Były pewne opóźnienia, czy są pewne opóźnienia w realizacji tego projektu, to będę prosił też o uzupełnienie za chwilę dlaczego. W tej chwili też wszyscy pracownicy są przeszkoleni i pracują na systemie, który został wprowadzony w Urzędzie Miejskim. Jako pewną nowość chcemy uruchomić m.in. elektroniczny system do głosowania na projekty budżetu obywatelskiego w bieżącym roku. Pozwoli to na pewno na większą, szybsze liczenie, ale i taką lepszą weryfikację tych głosowań, gdyż od danych głosów, jak Państwo wiecie, różnie z tym było, szczególnie co do wiarygodności czy sposobu oddawania głosów. Jesteśmy także w trakcie opracowywania tak zwanej karty usług na platformie podkarpackiego systemu e-administracji publicznej. Już teraz uruchomiliśmy możliwość rejestrowania i potwierdzenia tak zwanego profilu zaufanego, który jest niezbędny przy korzystaniu z tych narzędzi. Nasi pracownicy są w trakcie szkoleń zarówno ogólnych, jak i systemów dziedzinowych w ramach realizowanego projektu. Jeśli będzie potrzeba, oczywiście będę prosił o rozwinięcie. Jednym z etapów projektu było wdrożenie strony miejskiej, która jest za Państwem, tutaj Pan Sebastian przerzuca poszczególne, ale to myślę za chwilę się też przyglądziemy bliżej. Wdrożenie strony miejskiej www.przemyśl.pl, którą zapowiadaliśmy, jej wdrożenie kosztowała blisko 50 tysięcy złotych, 100% finansowanie z projektu tej strony. Dodatkowo w ramach własnych środków wdrożyliśmy słynny BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej. Koszt 8,5 tysiąca złotych. Nowa strona została oparta o nowoczesny system zarządzania treścią, stale rozwijanym systemem. Projekt jest integralną częścią, jak wspomniałem, rozwoju e-usług informatycznych na Podkarpaciu w administracji publicznej. Budowanie i rozszerzenie katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców przy wsparciu właśnie tego podkarpackiego systemu e-administracji. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowych usług, będą one poszerzane. Miejski system informacyjny stanowi wprowadzenie do katalogu usług, jest również źródłem informacji i kontaktu mieszkańców z urzędem. Chcielibyśmy tutaj wprowadzić też pewnego rodzaju nową jakość, która obok tych zmian, których informowaliśmy Państwa na poprzedniej konferencji,
ma być takim jednym z elementów lepszego funkcjonowania urzędu, urzędu bardziej przyjaznego, urzędu, który dla stron czy dla klientów, bez względu na to, jak nazywamy osoby, które są gośćmi urzędu, przychodzą załatwiać tutaj sprawy, mimo trudności w różnego rodzaju sprawach realizacji dań, na które nie mamy wpływu, jak chociażby przywoływane przeze mnie ostatnio zatory, które się robiły, czy jeszcze występują w USC, na które nie mamy wpływu, to akurat to, o czym mówię, ma być dobrym przykładem, by te dynamicznie rozwijające się systemy teleinformatyczne miały swoje właściwe przełożenie na jakość świadczonych usług. Odchodzenie od tej formy tradycyjnej jest coraz bardziej, staje się takim standardem, któremu wszyscy mniej lub bardziej, ale powinniśmy starać się sprostać, a na pewno urząd powinien takie możliwości stworzyć. I je właśnie stwarzamy. Natomiast to, co najważniejsze, do czego za chwilę przejdę, to jeszcze jedno tylko zdanie. W zamierzeniach mamy również wypracowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi w Przemyślu Platformy Konsultacji Społecznych. Jest to wynikiem sporego zaangażowania mieszkańców w różne sfery życia miasta, zaangażowania się tychże organizacji i możliwości współpracy na tym obszarze. Myślę, że to będzie także ciekawy projekt na Podkarpaciu, w tym także w Przemyślu. Te cztery strefy tematyczne, które mamy związane są z działalnością miasta i samorządu, to za chwilę będziemy o tym mówić, to dla mieszkańca, dla turysty, strefa przedsiębiorcy, inwestora i Rada Miejska. Informacje dla mieszkańca to informacje aktualności istotne dla mieszkańców, działalność samorządu, ważne komunikaty, strefa, w której mieszkańcy, ich reprezentanci, czyli organizacje społeczne znajdą najważniejsze informacje. Dla turysty odnośnik przekierowujący do serwisu turystycznego wizitprzemyśl.pl. Całkiem dobrze działa, też sprawdzałem, nie jestem bardzo biegły, staram się korzystać z rad i doświadczenia, na przykład czy to swoich dzieci, czy osób, które są biegłe. Mówią, że bardzo dobrze to działa, oczywiście mają swoje uwagi, te uwagi staramy się na bieżąco także wychwytywać za Państwa pośrednictwem, także będziemy prosili o ich zgłaszanie. Strefa przedsiębiorcy inwestora to bardzo ważna strefa. Prezentacja nie tylko oferty inwestycyjnej miasta, ale ważne informacje dla przedsiębiorców. Chcemy tu także zachęcić przemyskich przedsiębiorców do tego, żeby wspólnie z nami chcieli tworzyć tą stronę, więc zapraszam do udziału. Wielu z tych inwestorów, wielu z przedsiębiorców realizuje inwestycje na terenie swoich firm i chcemy je także prezentować w miejskim serwisie informacyjnym. Myślę, to jest takie nowum, które świadczy o tym także, że podchodzimy chcemy jak gdyby w nowym rozdaniu do przedsiębiorców podejść trochę inaczej. Myślę, że każdy ma się czym pochwalić. Jeżeli nie będą chcieli, to oczywiście przymusu nie ma, ale w tych firmach, które działają, wygląda to bardzo dobrze i wiem, że też takie zainteresowanie jest. Musimy też pokazywać, promować, wspierać działające obecnie firmy i przedsiębiorców. To nie jest slogan. Ta komórka, która powstaje, o czym Państwa informowałem ostatnio w Urzędzie Miejskim, będzie miała także ten bezpośredni kontakt, także będzie odbieranie tych informacji i ich przekazywanie samym przedsiębiorcom. Chcemy tutaj zamieszczać najważniejsze informacje związane z różnego rodzaju dziedzinami działalności gospodarczej. Dział ten, jeśli zajdzie potrzeba, będzie rozbudowywany. Tymczasem zachęcam do dopisywania się przemyskich firm do nowego katalogu, możliwości prezentowania siebie. Jest również możliwość zamieszczenia ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników. Cały serwis jest zmoderowana, więc to dodatkowa wartość tej strefy. Rada Miejska i ten dział, jak sama nazwa wskazuje, będzie poświęcony Radzie Miejskiej. Jest taka potrzeba, rozmawialiśmy przez lata na ten temat, do tej pory skąpa informacja, czy z prac komisji, czy z sesji, czy bieżącej działalności rady, czy radnych, tutaj będzie mogła być również zamieszczana i również liczę na aktywność samych radnych i rady. Jesteśmy jeszcze w trakcie weryfikacji dokumentów na stronie, wszystkie dostępne są poprzez opcję wyszukiwania. Warto wspomnieć, że poniesiona została wartość całej starej
w cudzysłowie, strony. To jest około 15 tysięcy stron oraz blisko 50 tysięcy plików, które stanowiły załączniki do dokumentów. Przeniesienie tej strony starej to także była mrówcza praca, ale niezbędna do wykonania. Myślę, że istotną także informacją jest ta, że strona jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z jednej strony jest to wymóg ustawowy, ale w tej opcji, w której jest lektor, ale także ta wersja kontrastowa, która jest zamieszczona dla osób słabiej widzących, pomoże także osobom niepełnosprawnym w posługiwaniu się tą stroną. Z mojej strony to tyle. Jeśli Państwo będziecie chcieli dodatkowych informacji, to bym prosił naszego pana informatyka o dodatkowe informacje. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Oczywiście te uwagi, o których wspominałem, dotyczą nas po to, by usprawniać na bieżąco to, co jest. No niemniej jednak pewne rzeczy, które zostały już wprowadzone, te najważniejsze, będziemy chętni od Państwa także posłuchać za Państwa pośrednictwem. Zachęcam do odwiedzania naszych stron oczywiście. Z informacji, które także mam z dzisiaj, w zasadzie z piątku, to coraz większa ilość jest związana ze stroną, ale będzie także zamieszczana informacja odwiedzin na przykład przemyskich podziemi. To także ciekawe, bo oprócz tej najnowszej czy przyszłościowej technologii, to co mamy z dziedzictwa naszego historycznego Przemyślu. Z jednej strony możemy odwiedzać nasze te obiekty, ale z drugiej strony poprzez tę stronę także lepiej zachęcać, bardziej promować miasto, być bliżej tych, którzy do miasta przed sezonem turystycznym będą przyjeżdżać czy planować swoje urlopy czy odwiedziny w Przemyślu. Ja dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Coś dodatkowego, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jaki koszt? Co w roku? Roczny. Później. Utrzymywania? Tak. Wiemy? Strony 1200, do tego biletem dodatkowo 1200. 1200 zł, tak? Tak. Wynikające z umowy, tak? Wynikające z umowy. Mhm. A jaka jest średnia oglądalność? Ile jest miesięczna? Znaczy od piątku, odkąd została włączona nowa strona, było blisko 3000 wejść. Mnie się podoba. Ale proszę się nie sugerować. Natomiast jest na pewno zdecydowanie bardziej przejrzysta już w takich zupełnie kategoriach mówiąc nowej strony. No będzie oczywiście weryfikowana, bo pewnie będziemy też zgłaszali naszą stronę do różnego rodzaju konkursów, jeżeli chodzi o stronę miasta. Zobaczymy, jak będzie przyjęta przez tych, którzy się zajmują także ocenami stron miejskich. Ale to, co najważniejsze, ma służyć mieszkańcom i w tej komunikacji, o której mówiłem, zwrotnej, nad którą pracujemy, cel zasadniczy to jest usprawnienie funkcjonowania w relacjach z mieszkańcami. Ja nie mam wiedzy na temat pozostałych tych gmin z projektu, ale wiemy, czy już wdrożyły wszystkie, czy wiemy coś na ten temat? W większości tak. W większości tak. Jakieś pytania Państwo macie, może spoza? Natomiast Janusz, chciałem coś. To jest tylko prośba. Ty wchodziłeś? Tak. No dla mnie ona jest bardziej dynamiczna, bardziej taka intuicyjna, chociaż tam się pojawiają jeszcze, jak to rozmawialiśmy z panem Sebastianem, takie, można powiedzieć, cudzysłowie niedorobienia, które będą na bieżąco usuwane. Dla mnie jest ważne, abyście Państwo też, jeżeli można, zaznaczyli, że te ikonki, które mamy po prawej stronie, czyli inwestorzy, jednostki, przedsiębiorcy, ich aktywność i ich wypełnienie zależy od aktywności, od tej strony zwrotnej społeczeństwa, firm, do czego bardzo zachęcamy. Żeby to nie, my możemy tutaj odgrywać rolę takiego animatora w wielu płaszczyznach i będziemy się starać
wypełniać to, co z naszej strony jest możliwe. Również apelujemy o to, aby ta strona społeczna, również przedsiębiorcy zaangażowali się do współtworzenia tej strony, bo ona ma charakter, tak jak wspomniałem, bardzo dynamiczny. Jeżeli nie ma pytań, ja bardzo Państwu dziękuję za obecność, za przybliżenie tego całego projektu. Jak wspomniałem, strona to jest jednym z elementów tego projektu. No i wszyscy się będziemy uczyć tego sprawnego wykorzystania narzędzi, które są powszechnie dostępne. Cieszymy się, że mamy to narzędzie. I kolejna zmiana jakościowa w urzędzie, która na pewno zaprocentuje pozytywnie, jeśli chodzi o obsługę naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.